Dla portalu Pasja Sportu Walki. Grzegorz Chałubiński, trener Fight Club Łódź. Nie, już teraz nie, już nie Fight Club, musimy to zweryfikować, tak. Fight Club Łódź, no już nie istnieje, tak, już się gdzieś tam rozeszła nam, znaczy rozpadł się klub, tak, właściciele już musieli zamknąć, natomiast teraz już pracuję, że tak powiem, w różnych, między innymi w Octopus Łódź i w Galvarino Łódź, także w dwóch takich klubach, takich większych. No Octopus, no to wiadomo, to jest jakby klasa sama w sobie, więc pierwsze moje takie, właściwie to już drugie pytanie, jaki jest Pana zdaniem fenomen popularności MMA, czy w ogóle sportu walki w Łodzi? Klubów bardzo dużo, już nie mówiąc o przecież ekipie Szarksów. Tak, znaczy, no mówię, ja uważam tak, że tak powiem lokalnie, lokalnym patriotą jestem swoim i swojego klubu, że Octopus jednak to jest jeden z najlepszych klubów w Polsce i już, wybił troszeczkę konkurencję, jeżeli chodzi o Łódź. Co mam powiedzieć? No jest kilka fajnych klubów, no fenomen, no, trudno powiedzieć. No jest to miejsce, które już od samego początku, jak było od zarania dziejów, tutaj nawet z trenerami wspominaliśmy, te czasy tak sprzed 20 lat, że no, to było, kiedyś to było Poznań, była Łódź, był Śląski, był gdzieś tam, był Pomorze i to były, czy tam Olsztyn, i to były takie, że tak powiem, centra największe sportów walki. No w Łodzi Gdynia też, tak, no dokładnie, u Grześka, Jakubka, tak. No były gdzieś tam jakieś tam, natomiast u nas, no Łódź jest taka dosyć specyficzna, dlatego że ze względu na te dwie grupy zwalczających się kibiców, myślę, że to trochę napędzało. To troszkę napędzało tą popularność tego MMA, no i MMA, kickboxingu też, także tutaj nie jest tylko tak, że tylko tak, MMA. Myślę, powiem więcej, że dla mieszkańca na przykład Bałut, właśnie znajomość sportu walki, może się bardzo przydać. No ja myślę, że nie wiem, czy przy, znaczy tak, no wiadomo, dla chłopaków, no mówię, parę zawodników właśnie z Bałut, no już gdzieś tam się, że tak powiem, wywodzi z tych rejonów, tak. Paweł Pawlak też jest z Bałut, także on też gdzieś tak, tylko że on ma, że tak powiem, no troszeczkę, to jest troszeczkę inny przekrój takiego, że tak powiem, psychologiczny człowieka, niekoniecznie taki, że tak powiem, związany z jakimiś grupami kibicowskimi, tak, natomiast tak, no gdzieś te ciemniejsze rejony miasta zawsze gdzieś generowały takich charakternych wojowników. Sporty walki, branża sportu walki znana jest z tego właśnie, że nie tylko wręcz pomagały właśnie charakternym chłopakom w wyjściu na prostą, jeśli chodzi o życie. Tak. Natomiast wracając tutaj, jesteśmy przed galą KSW 72 w Kielcach na Kadzielni, więc jakby Pan powiedział, kogo Pan przygotowuje i ten proces o przygotowaniach tutaj dla naszych słuchaczy. No tak, no to jest, my wiemy, tak, znaczy wiemy wszyscy, że z Bartkiem współpracuje, który będzie tutaj występował. On jest, jego głównym trenerem jest Dawid Pepłowski, także tutaj Dawid jest, że tak powiem, że tak head coachem, natomiast ja jestem odpowiedzialny za przygotowanie stójkowe. Natomiast no co, no myśmy się do tej walki tutaj będziemy się, szykujemy się od poniedziałku. Dlatego, że w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że wskoczy Bartek na zastępstwo, no tak to wygląda. Także od poniedziałku jesteśmy bardziej psychologicznie nastawieni na walkę niż tam już jakieś, no wiadomo, trzeba było troszeczkę zweryfikować plany treningowe. No i tyle, ale Bartek jest cały czas w treningu, jest, myślę, solidnym zawodnikiem na tyle, że to nie jest dla niego problem wziąć walkę czasami, no mówię, z rozpędu, a to tym bardziej, że KSW mu fajną dało szansę. No i takie czasami, takie mówię, no, tak jak mówię, no chłopaku, trzeba życie brać za rogi, tak? I czasami trzeba, mówię, takie okazje, no gdzieś tam, no to jest taki czas. Jak filmu Rocky, można dokładnie, złoty strzał, taki złoty strzał życiowy, tak? Także miejmy nadzieję, że to wyjdzie. Tak, można powiedzieć, że KSW to kraina możliwości, jak było w filmie Rocky, czy wiesz, że Ameryka to kraina możliwości, był tekst właśnie promotora do Rockiego. Natomiast jak Pan trener widzi ten pojedynek przed walką, no i nie mówimy może o gameplanie, bo nie mówi się takie rzeczy przed walką, natomiast na przykład słabe strony rywala. To znaczy tak, no generalnie Bartek sparuje z zawodnikami, w Octopusie akurat mamy kilku fajnych takich zawodników, którzy są przekrojowo, czasami niektórzy podobni do jego przeciwnika z Francji, natomiast no i Bartek sobie spokojnie z nimi daje radę. Bartek myślę, że dla mnie jest dużo bardziej przekrojowym zawodnikiem i to jest, i tutaj jest atut, taki ma atut, tak? On ma bardzo dobrą bazę, parterową dobrą bazę, jeżeli chodzi o zapasy, no i fajnie mu stójka coraz bardziej wychodzi, no czego dowód dał na przykład na walce na Babilonie z Tomczakiem.
Natomiast pana zdaniem, jaka jest kluczowa płaszczyzna w walce wszechstylowej? Są różne teorie. Generalnie mówi się, że po prostu MMA, tak? Natomiast są też powszechne opinie, na przykład, że zapasy. Co sądzi o tym pan trener? Nie, to znaczy jak dla mnie nie ma. Kiedyś była taka sytuacja. Kiedyś to było tak, że najpierw było brazylijskie jiu-jitsu, tak? Potem było... Potem jak już weszli zapaśnicy, no to oni, że tak powiem, obal i uderzaj, tak? Były takie gdzieś tam w UFC czy gdzieś... takie tendencje. Natomiast teraz to już jest taka bardziej walka wielopłaszczyznowa i chociaż z drugiej strony, jak się patrzy na przykład Stójka, mega dużą robotę z zawodnicy wywodzący się tak Adesania z kickboxingu, prawda? Jeżeli Dobrą czy Aśka Jędrzejczyk, tak, prawda? No to ta Stójka się dużo zmieniła, tak? Ja na przykład jak prowadzę zawodników MMA, a zawodników kickboxingu, to jest totalna różnica metodyczna, tak? Inaczej się pracuje z zawodnikiem, który jest, i wolę pracować z zawodnikiem MMA, już, że tak powiem, zapałem takie flow do tego, do takiego prowadzenia, niż takich zawodników typowo pod kickboxing, bo to jest inna metodyka, troszkę cięższa. W MMA, no jednak trzeba umiejętnie też komponować to z innymi, że tak powiem, płaszczyznami. No i tak jak mówię, no nie ma, jak dla mnie nie ma tutaj, że przewaga jest zapasów, czy przewaga stójki, czy przewaga jiu-jitsu. No trzeba, żeby zaistnieć dobrze w sportach walki, no to trzeba praktycznie być dobrym we wszystkim. Wiadomo, że każdy ma swoje gdzieś tam jakąś swoją ulubioną płaszczyznę, tak? Jakieś ulubione swoje myki techniczne. Tak, bazowy styl. To no, nikt nie trenuje od początku MMA. Zdarza się, tak, ale to mówię, zawsze trzeba mieć tę bazę, tak? Zawsze, jeżeli zawodnik pójdzie, no to dobry trener go zawsze wyśle na, idź na boks, jak zawodnik, trener MMA zawodnika jak wysyła, to idź na boks, idź się naucz kopać, idź się naucz, nie wiem, jiu-jitsu i tutaj rób nawet w gi troszeczkę jiu-jitsu, tak, bo to też rozwija technicznie, rozwija umiejętność takiego myślenia, także jak dla mnie nie ma już takiej większej przewagi jednej płaszczyzny na drugą. Natomiast sądzi pan trener, że mamy kilku mistrzów przeleżania i z jednej strony może to pokazywać piękne MMA, że ktoś po prostu obali i tam przeleży, czy będzie szukał jakiejś techniki kończącej, a z drugiej strony wchodzi się po to, żeby się bić. Więc jakie pan trener ma na ten temat zdanie? Patrzę, na przykład niektórym się może nie podoba taki styl tego Khabiba, czy powiedzmy sobie, czy tak jak kiedyś Rutek u nas walczył, tak? Chociaż Rutek się tak rozwinął stójkowo, że to po prostu dla mnie to jest kosmita. Jeżeli chodzi o, bardzo pozdrawiam Daniela, także jest mega fajnym człowiekiem, ale rozwinął, mówię, no boksersko, płaszczyznę bokserską, sam wiedział, że to musi gdzieś tam chodzić u niego, prawda? Czy to jest, że tam obali, że to jest nudne? No kiedyś, znaczy dla odbiorcy przeciętnego może to być takie nudne, czy tam jakieś niefajne, tak jak kiedyś było, dlaczego judo, no tak rozmawialiśmy właśnie z trenerami ostatnio, że judo, dlaczego judo okrojono z tych technik parterowych tak bardzo, tak, no bo jest, bo jak dla przeciętnego widza w telewizji, no jest to nudne, tak, ale jak ktoś rzuca się, lata, fruwa, no to jest fajne, tak, no i tutaj MMA, tylko że MMA, no rządzi się swoimi prawami, tak, no nikt nie będzie ograniczał parteru do, powiedzmy sobie, 20 sekund, tak, jak są w niektórych systemach tam jakichś tam walk, że sportowych, że ogranicza się. Tak, ale nie sądzę. No to jest walka wielopłaszczyznowa i tyle, i koniec. Kto podda, to podda, kto nie podda, to nie podda, kto ubije, to ubije, a kto ubije w stójce, no ten ubije w stójce i tyle. No to na tym polega ta właśnie wielopłaszczyznowość. No kiedyś pamiętamy, jak dawno temu było bez limitów czasowych, tak? No to wtedy no, faktycznie, no to można było 45 minut oglądać, jak goście... Pierwsza walka w Polsce. Tak, jak leżą goście i praktycznie nikt, niewiele z tego wynika, no ale czasy się zmieniły, komercja też weszła tutaj, także to dobrze, są limity czasowe, ale nie limity czasowe w parterze, bo to byłoby jednak niefajne. No właśnie, więc zapytam również o ten rynek łódzki, Marcin Krakowiak, Adrian Bartosiński, więc może zapytam najpierw o Marcina Krakowiaka. Teraz wiem, że ma Marcin jeszcze kontuzję, czy już jest chyba może na końcu tej kontuzji, że tak powiem w cudzysłowie, więc jak pan widzi drogę Marcina Krakowiaka, bo dla mnie Marcin to jest kozak. Marcin jest kozakiem, natomiast przekozakiem, tak? Bardzo, bardzo charakternym zawodnikiem. I mega serdecznym człowiekiem. Bardzo, tak. Znaczy, z, z, z,
lubimy się z Marcinem bardzo i tyle. No, liczmy, że po kontuzji teraz bardzo szybko wrócił, jeżeli się uda mu ten i liczę, że będzie takich walk jak z Kęsikiem dawał. Na dokładnie, takich charakternych, natomiast no, żeby troszkę oszczędzał głowę, taka moja rada, żeby jednak tych ciosów, ale to jest charakter człowieka, tak on wchodzi, tak on po prostu on chce ubić, tak? I stawia wszystko na jedną kartę i ludzie to lubią, tak? I dlatego te walki są takie efektowne. Chodzi o Adriana, jego kolegę klubowego? No Adrian to jest dla mnie przyszły mistrz, to już jest i to mistrz, który gdzieś tam myślę, że no wydryfuje bardzo, bardzo wysoko, tak? Także Adriana też bardzo serdecznie pozdrawiam i dla mnie to jest już taki kocur, kozak, wielopłaszczyznowy też, tak? Jeszcze kopnięcia jeszcze mogę trochę poprawić. Zatem wiem o tym, że pan również walczył w bardzo ciekawej formule, jednej z pierwszych walk w Polsce zawodowego karate na galach WLC, więc jakby pan mógł powiedzieć coś o tej formule w ogóle, czy pana zdaniem jest sens robić walki zawodowe właśnie w karate? Znaczy ja muszę też zweryfikować, bo to nie jest tak, że pierwsze, bo kiedyś, a w Polsce tak, w Polsce, tak. Kiedyś dawno temu jeszcze też mi się zdarzyło w takiej formule karate Shidokan, nawet do zawodowego mistrzostwa Europy walczyłem, niestety niefortunnie dla mnie, ale też były tam, był taki triatlon sztuk walki, bo to była na zasadzie walka, że dwie rundy walka w karate, podobna do Kyokushinka, tylko że z elementami judo. Jeszcze druga, dwie rundy następne miały być w kickboxingu i trzecie w formule takiej MMA. No niestety nie wyszedłem poza czwartą rundę, bo zderzyłem się, że tak powiem, troszeczkę z uderzeniem, które mnie powaliło, ale to był 2000, tam powiedzmy sobie, szósty rok w Budapeszcie. Natomiast no w Polsce, ja powiem tak, że ludzie coraz bardziej tak czasami tak lubią wracać do tych starych, że nostalgia gdzieś tak, taka. Tak, nostalgia. No w karate Kyokushin na 80, 90 lata to było po prostu potęga. My byliśmy, Polska to był jeden z najlepszych krajów, jeżeli chodzi o karate Kyokushin. Polacy no to dryfowali, mówię, brylowali na różnego rodzaju zawodach ogólnoświatowych. Mieliśmy wielu mistrzów świata, wielu mistrzów Europy. Zuziak, Morys, tam mój trener Maciek Sokołowski, Borowiec, no. Kurczę, no przecież to byli po prostu, to byli mega, mega zawodnicy i gdzieś tam zaczęły do nas też docierać jakieś tam jakieś filmowe wstawki z Japonii, gdzie na ringu wchodzą zawodnicy Kyokushin i się biją, tak? Nie Ernesto Host, przepraszam bardzo, tylko zmarły, no ja mam problem z nazwiskami, tak, w 2000 roku zmarły zawodnik, tak, jeden z najlepszych Szwajcar, no Andy Hick, piękne walki w karate Kyokushin, zawodowym karate Kyokushin, tak, i gdzieś to podchwycono, potem no wiadomo, że MMA zepchnęło, K1 i MMA zepchnęło gdzieś tam takie pomysły, natomiast się odwróciły, tak widać, jest, była taka potrzeba, udało fajnie, że Kamil Bazelak gdzieś tam wpadł na taki pomysł, takiego karate, pro karate, elementów. To było takie troszeczkę zbliżone też do Shidokanu, dlatego że tam można też elementy tam rzutów wykonywać. No i co? Dwie walki miałem u niego na gali. Zdobyłem dwukrotnie jakiś tam tytuł. Wspomnijmy, z Maciejem Golińskim chyba. Z Maciejem, z Karolem Golińskim. Karol Goliński z Warszawy. Tak. I z Arturem jeszcze, przepraszam Artura, nie pamiętam nazwiska. Artur też z Łodzi, taki mocny zawodnik. No powiem szczerze, że o życie walczyłem, ale to myśmy walczyli jako weterani, tak? To już powiedzmy sobie te 40+. No i co? Wielki szacunek. No ja w tym roku 50 kończę i co jest, mogę od razu powiedzieć fajnego, że też dostałem właśnie, tak już mogę zareklamować delikatnie, że okazało się, że na październik mam zaproszenie od mojego serdecznego przyjaciela z Częstochowy na galę, która przypomina troszeczkę, jeszcze to nie jest pod patronatem, ale kombat karate. Takiego kombat karate właśnie w rękawicach do MMA z uderzeniami, z obaleniami, z wykończeniami właśnie w karate. Bardzo fajna gala się zapowiada. Myślę, że no mówię, jest dużo, to jest początek, tak? No wiadomo, nie, że tak powiem, nie oczekujmy jakichś wielkich fajerwerków, ale dziękuję Zbyszkowi, bo akurat dał mi szansę na to, żeby zawalczyć w walce wieczoru. No powiedział, że starych dziadków da jakichś tam dwóch. No akurat dwóch moich przeciwników się wysypało. Teraz szukam też jakiegoś przyjaciela na to, żebyśmy się poobijali troszeczkę. Ale mówię, no w rękawicach do MMA. No dawno już nie walczyłem. No ostatnio
O, to były dawne czasy, dawne czasy. No tak to wygląda, ale fajna, fajna formuła, fajnie, że to coś takiego wraca, tym bardziej, że umówmy się, że Combat Karate to jest mega duża organizacja, Bas Rutten jest ambasadorem, Aśka Jędrzejczak, Jędrzejczak jest ambasadorem, Joe Sampierco, to są ludzie, którzy, Lyoto Machida, którzy to są ambasadorzy tej organizacji, ta organizacja naprawdę robi tak fajne eventy, fajną przyjawą. Ja zapraszam serdecznie, 16 października w Częstochowie. Zapiszę sobie w kalendarzu, bardzo będę chciał przyjechać fajna na taką... Sprawa. Bardzo fajna sprawa, także mówię, no stary dziadek, znowu stary dziadek musi się szykować, to jeszcze na 5 rund, ludzie. Ja powiedziałem, że Zbychu, mówię, ty jesteś chory, mówię, na głowę, mówię, przecież ja umrę tam, już raz się biłem na 5 rund, 2 lata temu to... A ja uważam, że właśnie moje zdanie może to zabrzmi nieco patetycznie, ale jestem po prostu prawdziwym wojownikiem, który nie odmawia wyzwań i od tego bym oczekiwał również od zawodników także młodych, a wiem o tym dobrze, bo robiłem gale zawodowe, żeby was tym różnie, właśnie natomiast nawiążę do gal w WLC, to pytanie jest nieco narcystyczne, albowiem sam również jest współorganizowany z Kamilem Bazalakiem, więc co pan trener może powiedzieć o tych galach w WLC? Z tego co wiem, Kamil już chyba nie kontynuuje na ten moment, natomiast... Mówił, że będzie gdzieś tam jakoś na jesień znowu będzie gdzieś próbował coś robić. Tak, trzymał kciuki. Rozmawiałem. Tak, ja też, bo to jest taka fajna, no te lokalne gale rządzą się tak, że tak powiem, takimi swoimi prawami. Tak, no mówmy się, oprawy nie ma, pieniędzy z tego też nie ma, natomiast sama możliwość takiego wystąpienia, czy w formule kickboxingu, czy w formule pro karate, czy w formule tam MMA, no bo to też jest... I tam naprawdę zaczynało bardzo dużo fajnych zawodników, takich, którzy tutaj też się gdzieś już... Na przykład Patryk Likus. Dokładnie. Patryk Likus, no dokładnie. To był z WLC do KSW, tak, proszę. Do KSW, kto tam jeszcze? Nie, czy Kamil Szymuszowski też kiedyś się nie... Nie, Kamil Szymuszowski nie. Natomiast... Któryś z zawodników z Łodzi też takich wybitnych. No, którzy się wybili gdzieś tam, tak? Kickboxerzy. Marcin Krakowiak. Marcin, pozdrawiam cię. Marcin Krakowiak też, tak? Także no to są to gdzieś tam taka kuźnia, gdzieś tam, gdzie ktoś ma szansę wystąpić i sobie później... Mielibyśmy więcej takich nazwisk. Dokładnie. Natomiast jeszcze zapytam o tą właśnie formułę karate, bo z mojej obserwacji uważam, że jest to formuła może... najbardziej poniekąd tak naprawdę wymagająca, dlatego że ciężko kogoś jest znokautować z uwagi na to, że nie ma ciosów na głowę rękoma. Kondycyjnie ciężko jest czasami tą walkę przetrwać, a wymaga takiej odporności, że jak widzę, widziałem walki właśnie Trzema Sanola na przykład z Holandii, z Damianem Laszukiem na przykład, i Damian jest bardzo mocny, znaczy bardzo twardym zawodnikiem i on nie dawał rady, nie. To wydaje mi się, że dla zawodników MMA, czy w ogóle dla zawodników stójkowych, taka formuła knockdown byłaby bardzo dobrym przetarciem. I byłoby dobrym przetarciem, natomiast no, wszyscy tam zarzucają, że nie trzyma się gardy, bo że opuszcza się gardy. No trochę jest w tym prawdy. Tak. Natomiast jeżeli zawodnik jest kompletny, no to umie się odnaleźć, będzie się umiał odnaleźć w tej płaszczyźnie, ale niestety, no umówmy się, ręce bolą, kości bolą, od tej formuły naprawdę kości bolą. Ja miałem nawet okazję ostatnio walczyć na Mistrzostwach Polski gdzieś tam też robionych i też Karolem się akurat przypadkowo zupełnieśmy się spotkali. W półfinale walczyłem z takim no, dosyć niemiłym zawodnikiem, ale wygrałem szczęśliwie i się spotkałem z Karolem, który widział, no przegrał ze mną, bo w zeszłym roku na złamałem tam rękę, później go przeprosiłem, no ale to nie moja wina, tak? Była na tej walce u Kamila w oktagonie. No i potem Karol mi się fajnie, że tak powiem, odegrał się na mnie, tak? I no bomby takie, tak mnie zasypał ciosami, że ja naprawdę wyglądałem tak zaskoczony. I powiem szczerze, że wyszedłem po tej walce, to no tutaj klata, no to boli, przez parę dni to naprawdę, mimo że człowiek jest przyzwyczajony, to boli. To naprawdę ten sport akurat bardzo boli. Zatem zapytam również o rynek sportu walki w Polsce. Wiadomo, są modne gale freak fightowe, również walki na gołe pięści. Jakie ma trener na ten temat zdanie? Znaczy tak, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści, bo to trzeba też rozróżnić. Tak, tam występują mega, jak Wasyl, jak mój serdeczny przyjaciel z Zakopanego, Mariusz Góral. Mega, mega charakterni zawodnicy. Oni się do tego bardzo mocno szykują. Tak, jest to mega wymagająca formuła. I to są sportowcy. Natomiast czy na takich walkach freak fightowych, no zdarzają się też sportowcy, tak? Zdarzają się, tak, Ewa Brodnicka, tak, też bardzo ją szanuję, jest fajną bokserką. Natomiast czy do MMA, no wiadomo, to pieniądze, tak? To są pieniądze, które gdzieś tam, no przyjdzie 15-tysięczna publika, jakieś 18, 17, 16-latków, czy nawet jeszcze młodszych, będą oglądali, jak tam youtuberzy jacyś się biją.
No widocznie są takie niestety czasy, że jest zapotrzebowanie. Tak, kiedyś wielkimi, że tak powiem, idolami młodzieży był Szurkowski, był Boniek, był Lato, tak, byli... Marek Piotrowski. Marek Piotrowski. No teraz, czy ktoś pamięta Marka Piotrowskiego? Ja się pytam tych swoich młodych jakichś adeptów, którzy w ogóle nie wiedzą. No ale jak powiedzą jakieś tam nazwisko, mówię, że ten się bił z tym, no tak jak zrobili sobie żart z tym, ze mnie, że w Oktopusie też na pierwszego, że ja i mój serdeczny kolega też, trener wujek, że będziemy się bić z Murańskimi na ten i zrobili piękny plakat i tego... Pan widział taką walkę pana właśnie z Murańskim? Ja w ogóle nie wiem, kto to jest. Znaczy wiem, że ten Murański młody to gdzieś w jakimś programie, znaczy w jakimś telenoweli jakiś tam chyba występuje. W Lombard. Tak, o, no właśnie, tak, to jego tam widziałem, no dobrze się tam prezentuje. Ja, tak, jakoś tam w Lombardzie gra, jakoś tam tego, tam czasami mówię z dzieciakami w sobotę gdzieś tam włączymy, oleci, tak? Jego, bo to wiem, że jego ojciec, bo się dowiedziałem, nie kojarzę w ogóle gościa, nie wiem, czy w ogóle chcę kojarzyć, bo no wiele po co, to nie jest mi to do niczego potrzebne, nie jest to dla mnie sportowiec, tak? Nie jest to jakaś osoba, która, że tak powiem, wnosi cokolwiek do mojego życia, no jest, no ludzie go lubią, dobra, no niech sobie go lubią, tylko no przykre jest to, że no umówmy się, no mówię, nie obrażając nikogo z nazwiska, no ale taka forma jest troszkę patologiczna, no mówię, to nie są, tak jak w świętej pamięci Tomek Skrzypek mówił właśnie, że no jest niestety właśnie, że sport zaczyna, że tak powiem, się mieszać troszeczkę, taki wspólny mianownik z patologią zaczyna mieć, tak? I to my z Tomkiem rozmawialiśmy dawno temu, jeszcze przed jego śmiercią i... Więc pytanie naturalnie, jak bronić sportu? I trenerzy, i zawodnicy, i my również jako media. To znaczy, ja powiem tak, że to nie ma, żebyśmy my bronili. To sport się samo broni, tak, i dobra jakość się zawsze obroni. To trzeba pamiętać o tym, że dobra jakość się zawsze obroni, niezależnie od tego, czy jest jakaś patologia, czy ten, bo patologia to jest jednak w jakiś sposób kłamstwo, tak? W tym, że to jest kłamstwo. Dla mnie jest to kłamstwo, że to jest sport, bo to nie jest sport, a ludzie gdzieś tam oglądają. Zwodzenie. Tak, to dokładnie. Zwodzenie ludzi to jest tak. I gdzieś tam, no mówię, prawda zawsze gdzieś tam wyjdzie na jaw, gdzieś kiedyś, no podejrzewam, że to będzie tak, że on mówi, dobra jakość, tak jak tutaj mam na galach, takie są gale innych organizacji, FN, Babylon, gdzie startują naprawdę, tak, Armia, KSW, no, wiele innych, Oktagon, czy tak, no, gdzie startują, dokładnie, gdzie startują zawodnicy, tak, gdzie startują 100% z krwi i kości sportowcy, którzy nie dostają czasami 1/10 tego, co no mówię, na takich galach freakowych, no ale no widocznie czasami, no powiem tak, zawsze mówię, byłem wychowywany w takim etosie, zawsze nas tego uczono, że zawsze jest ukłon, dziękuję, podziękować za walkę, podziękować i zawsze ten szacunek do przeciwnika musi być, tak, musi być tak, że, no a mówię, na sporty, walki takie zawodowe, no czasami, no ale co, umówmy się, no 20, 50, 100 lat temu też bokserzy też wchodząc na walki zawodowe, no też tam sobie jakieś tam przepychanki robili, słowne, jakieś niesłowne, jakieś, no ludzie tego potrzebują, takich igrzysk, tak? Niemniej jednak wchodząc na walkę już byli to 100% sportowcami. Natomiast tam no jest na tych gdzieś tam, powiedzmy sobie, w tych galach freakowych czy coś, no to wchodzą ludzie, nie dość, że siebie czasami nie szanują przed, to jeszcze nie szanują się w trakcie walki, nie szanują się po walce. No nie, to nie jest dla mnie. A tutaj mówię, no karate, kyokushin, nie wiem, stare jakieś systemy kung fu, no to tę grzeczność, taką pokorę, uczciwość, szacunek zawsze gdzieś tam kultywowały. No tak właśnie ja mówię, tak jak mówię, ja w tym zostałem wychowywany, swoich zawodników też tak staram się wychowywać. Będąc również w Łodzi i tam dowiedziałem się, że karate, że tak powiem, nowoczesne systemy karate również są bardzo zbliżone, można powiedzieć, formułami do MMA. Sei Budokai, karate, różne, że tak powiem, powstałe organizacje, federacje, można powiedzieć wręcz. Co pan o tym sądzi, o takim karate wszechstronowym wręcz? To znaczy, umówmy się, kiedyś, jeszcze wracając nawet do tych walk na gołe pięści, pamiętajmy, że w latach 60. wszelkie turnieje karate odbywały się bez żadnych ochraniaczy, były uderzenia na głowę, tak? Były pełnokontaktowe. Dopiero Oyama tam wprowadził te ograniczenia, dlatego że ze względu na to, że było tyle kontuzji, że niewielu zawodników z jednego turnieju startowało na drugim turnieju, tak? I to jest, no, karate generalnie, jakby ktoś tak popatrzył sobie na przykład na
interpretację kata, tak? Tak. To są, kurczę, elementy, no wiadomo, to wygląda dosyć sztucznie, ale jak, gdyby to troszkę poprzekładać, no to są takie elementy wszechstylowej walki, tak? Jakieś jiu-jitsu elementy, wycięcia, podcięcia. Wiadomo, że to urosło do rangi, a raczej bardziej sztuki dla sztuki, takie kultywowanie kata. Natomiast karate generalnie, no to była kiedyś taka sztuka walki pełna, kompletna, tak? Natomiast sport, no gdzieś tam zabrał troszeczkę tego, tak? Zabrał nam tego. Natomiast jeżeli chodzi o te organizacje, które, no to nie jest nic nowego, tak? Zawodnicy zaczynają startować w formach kickboxingu, zawodnicy z powodzeniem, tak? Pamiętajmy, że kiedyś cała czołówka K1 dawnego, no to byli zawodnicy Kyokushin karate, czy tam innych pokrewnych. MMA, przecież Gerard Gordo, skąd się powodzi? Gerard Gordo, tak, od niego odbierałem pas, także jestem, tak. To jest dla mnie, to było wielkie, wielki honor, tak, ikona sportu walki, tak, i to umówmy się, że to, mówię, całe, teraz byliśmy parę lat temu, byłem w Mike's Gym w Amsterdamie i tam każda walka sparingowa zawodników jest zakończona os do siebie. Czy stary etos karate Kyokushinka gdzieś tam cały czas funkcjonuje i no to tak jak mówię, no karate to że do karate się wrzuca elementy jakieś judo, czy elementy z zapasu, czy to jest nic nowego, tak? A wiadomo, no jest to jednak, też umówmy się, że prawa rynku też są tutaj ważne, że no ludzie na samo karate, tak powiedzmy sobie, już też niechętnie przychodzą, tak? To nie jest już takie boom jak w latach 80., ale jak są jakieś elementy dodatkowe, o, to jest coś fajnego, jest coś ciekawego, tak? Ten trening nie jest taki nudny. Czyli na przykład poprzez łączenie gal zawodowego MMA, na przykład z karate, tak jak to robiło właśnie Bolce, myśli pan, że to jest dobry właśnie mechanizm na wydostanie karate, nie powiem, że z podziemia, ale z niżu od dłuższego czasu. Tak, żeby pokazać, że to jest też atrakcyjna formuła, tak? To nie jest tylko tak, że ciężka i że wymagająca. Mówię, no Japończycy na tym też bazowali, robili gale kickboxingu K1 i wplatali w to walki w formule Kyokushin, mieszali różne ten, były walki MMA, były walki K1 i okazało się, że też walki w karate też dostarczały wielu fajnych, pozytywnych emocji. Takie gale myślę, że spokojnie mogą mieć miejsce. Czy pan jako trener by polecił, aby młodzi ludzie chcąc iść do MMA i marząc o karierze w MMA, o dużych pieniądzach, właśnie zaczynali od karate? Nie, koniecznie, nie. To nie mieszajmy takich rzeczy, nie. Karate jako... Tak, nie, na przykład przecież jest... Tak, ale karate jako na początek, jeżeli ja myślę, że to jako baza fajna, jako baza takiego twardości charakteru, to tak, jak najbardziej. Zacznijmy sobie od tego. Judo, karate, zapasy, tak, takie mówię, te stare systemy walki, natomiast stare w sensie sportowym, takie stare, natomiast później dopiero stopniowo z tego, tak, dopiero później stopniowo z tego wychodzić, tak, natomiast myślę, że dla zawodników takich już powiedzmy ukształtowanych, zawodników startujących w MMA, w kickboxingu, wracanie do karate, myślę, że, znaczy fajnie by było, ja bym się cieszył bardzo, jakby ludzi to ciągnęło, tak, ale no, bądźmy realistami, tak, no nie będzie to, że tak powiem, atrakcyjne dla nich, natomiast tak jak mówię, no fajnie jest, na przykład mnie się bardzo podoba, ja to też na swojej walce w Lublinie na TFL-u że tak powiem, no pokazałem, że wchodzi zawodnik, powiedzmy sobie na walkę i przed wejściem na ten, ściąga kimono, czarny pas ściąga, to jest fajne, tak? To jest tak, jak robiło wielu zawodników właśnie K1, tak? Wchodzili, sami Shield wchodził do ringu, przed ringiem zdejmował kimono i pokazywał, że on trenuje, tak, on się wywodzi z karate, tak, że on się wywodzi z karate jest w jego sercu. Cóż, więc mam nadzieję, że żadnego pytania nie zapomniałem, choć mógłbym długo rozmawiać, bo się nam super rozmawia. Fajnie, więc życzę panu trenerowi zdrowia, sukcesu swoich zawodników i również sukcesów swoich w tej formule, że tak powiem, już dzisiaj można powiedzieć, co sobie weterańskiej. Tak, ale wielki szacunek, że panu się cały czas chce, że pan cały czas głosił również. Jeszcze. Nawet dziękuję, powiem szczerze, jakby w swoim imieniu za promowanie również karaty, że pan cały czas jest ten duch karaty, jest pana serce, to bardzo szanuję. Oczywiście, że tak, więc wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie.